Myszeńki moje kochane, dzisiaj mam taki dzień, że absolutnie nic mi się nie chce. Nic mi się nie chce, robić mi się nie chce, ja już węszę, bo nagrywam ten film w piątek, ja już czuję weekend. Ja się tutaj przed wami brzydko mówiąc rozwalę. Stwierdziłam, że może bym powiedziała wam, jak to jest naprawdę z tymi moimi Instagramami. Ja ostatnio mnóstwo wiadomości na Instagramie, jak robię to, że w ciągu leci mi relacja, że nie mam jej urywanej i tak dalej. Odpowiem na to pytanie. Nic specjalnego nie robię, chyba mi się jakaś aktualizacja włączyła, nie wiem jakim cudem, bo ja nie aktualizuję tych aplikacji. Generalnie jestem takim lalikiem, jeżeli chodzi o telefony. To jest śmieszne, co nie? Od tego jest mój mąż. A może to z lenistwa zwykłego? Ja generalnie nie aktualizuję aplikacji. Aktualizuję je wtedy, jak na przykład bank krzyczy mi, że nie pozwoli mi się zalogować, dopóki nie ściągnę nowej aktualizacji w sklepie Google Play, bo inaczej to nie wiem, to się... Nie mam pojęcia, skąd ludzie mają te, wiecie, relacje na Instagramie i robią takie piękne czcionki, mają takie, wiecie, w ogóle wszyscy robią te relacje na Instagramie takie ładne, w jakichś tam ramkach, piękny podpis, a ja to po prostu jak leci nagrywam. Stwierdziłam, że fajnie jest pokazywać rzeczy takie, jakie są. Zrobiłem! W tym świetle wygląda zdecydowanie lepiej. I mam w nosie, że reszta wygląda tak. Tam mamy płytki! Bo uważam, że to jest w porządku. Nienawidzę tego wyidealizowanego świata na tych wszystkich Instagramach. Jesteśmy wiecznie wymalowane. Dzień dobry. O matko. Pierwszy raz się zobaczyłam w lustrze. Znaczy w kamerze. Wiem, że się czaił. Czułam, że się czaił, ale nie myślałam, że się ujawni. Będę stała jak modelka. Czajcie, bazę, czajcie. Ja też tak umiem. Jesteśmy wiecznie pięknie zrobione, uczesane. Nigdy nie mamy tłustych włosów, ja trochę mam przy. I teraz jak go potyckałam, to nie widać na mojej gębie nic innego, tylko to. Co generalnie idealnie współgra z moimi włosami. Tutaj sobie psikłam dzisiaj suchym szamponem, ale tu już nie psikłam, bo lustro mam takie. Co też wam pokażę, jak to wygląda u nas aktualnie. Moje lustro wygląda tak. Mam tyle lustra. Tyle lustra mam. Przepraszam. I to jest w ogóle taki armagedon, że ten świat jest wyidealizowany. I ludzie w pewnym momencie myślą, że tak to faktycznie wygląda. Wiecie, jak są te blogi parentingowe, ja jeszcze się nie jestem w stanie wypowiadać na ten temat. To może kiedyś w późniejszym czasie, ale te mamy zawsze mają pięknie poukładane to dziecko. Ono tak ładnie śpi. Wszystko jest posprzątane. Mam wrażenie, że ja, żebym miała posprzątane, jak kiedyś będziemy mieć z Krzysiem dziecko, to będę musiała kupić na przykład zabawki w jednym kolorze, wiecie o co chodzi, że nawet jak one będą tak rozpieprzone po podłodze w salonie, to dalej będą ładne, bo to będą wszystkie zabawki jednolitych, jakby wiecie, maści i wtedy będzie mi łatwiej zrobić zdjęcie na Instagramie, żeby nawet syf był ładny. A może zrobię po prostu czarno-białe? Widzę, tak nie wygląda tak rzeczywistość. Nie wygląda tak rzeczywistość, że wszyscy mają to pięknie poukładane. To się tylko pokazuje w internecie. Tak to wygląda. I ja stwierdziłam, że nie będę pokazywała tylko wyidealizowanego świata, że w jednym kątku mam posprzątane i tam to wszystko pokazuję, tylko jak tutaj, jak mam syf, to mam syf. No i wiecie, teraz mamy remont, więc nie uważam, tu jest posprzątane w miarę, bo jest sypialnia, tutaj śpimy, więc mamy tutaj komodę, która jeszcze generalnie nie ma sobie tych uchwytów, bo stwierdziłam, że Marta wymieni uchwyty, ale nie mogę znaleźć idealnie pasujących uchwytów, które by mnie satysfakcjonowały, zadowalały. Chodzę po wszystkich tych Leroy i tak dalej i po prostu poszukuję uchwytów. O, a tutaj wam pokażę, żeby nie było tu, ale tam mamy na przykład folię, ponieważ nie chcieliśmy, żeby nas widział sąsiad, a mamy karnisz, który jest kupiony i tam leży, ale jeszcze nie mamy czasu tego zamontować, bo doba ma tylko 24 godziny, oprócz tego pracujemy, mamy dwie ręce i kiedyś trzeba spać. To, co widać na Instagramie, na YouTubie, na innych jakichś tam rzeczach, o których pewnie nie ma pojęcia, są już modne, to jest tylko tyle, ile dana osoba chce wam pokazać. Nasze życie nie kończy się na nagraniu 10-sekundowego filmiku na Instagrama. Czy tam, nie wiem, parominutowego vloga na YouTube'a. Wiecie, jak ja nagrywam vlog,
który ma, nie wiem, 10 minut na przykład zakładając, a dzień trwa tych godzin 16, to to nie jest wszystko. Pokazujemy tylko to, co chcemy pokazać, tak jak każda inna osoba. Bo nie wiem, czy to opublikuję, bo nie wiem, czy to się nadaje do publikacji, bo ja czasami jestem zbyt szczera. Taki sobie wywód walnęłam dzisiaj, koniec tego wywodu, już nie będę się bardziej rozwlekać. Jeżeli chcielibyście takie pogadanki, moje wywody w różnych tematykach, chcecie sobie tak ze mną posiedzieć i posłuchać mojego monologu, bo nie możemy inaczej rozmawiać, to dajcie mi znać w komentarzu, a ja z chęcią takie czasami pogadanki będę nagrywała, bo czasami tak jak... Czasami bym tak chciała sobie pogadać, o.